mamy główne wejście do Malborskiego Zamku. Za chwilę przejdziemy się. Na szczęście dzisiaj deszcz nie pada. 1 września. Ja to robię z ręki, więc trochę będzie nierówno. Płyniemy dalej do Fromburka. Zakupiliśmy paliwo. Na drogę możemy płynąć dalej. Jest godzina poranna, więc jeszcze dużo ludzi nie ma, ale tutaj później będą już tłumy. Dopiero otwierają się budki różne tam z jedzeniem, z napojami. Już pierwsze wycieczki widzimy do zamku. Zamkowe zabudowania gospodarcze tam też ładnie odrestaurowane. Idziemy ku zewnętrznemu murowi, widzimy te wszystkie stanowiska kuszników, łuczników tutaj od wewnątrz. Fosa zamkowa i wieża Górnego Zamku. Wysokiego tak zwanego.
Karna Fossa. Proszę Państwa, Malbork uchodził za twierdzenie do zdobycia w czasach Jagieły. Nie udało się z marszu spod Grunwaldu zająć Malborka. A to dlatego, że ocalały z rzezi pod Grunwaldem komtur Świecia Henryk von Plauen zdążył przed przybyciem wojsk litewsko-polskich zdążył przybyć do Malborka i przygotować zamek do obrony. Witold, któremu marzyła się korona królewska, wcale nie zamierzał Jagielle pomagać w zdobyciu Malborka. Z Litwą sobie odmaszerował do domu. No i tak się skończyło oblężenie. Dopiero za Kazimierza Jagiellończyka udało się Polakom przejąć Malbork, ale to, proszę Państwa, jest inna historia, bo zdobyto Malbork bez walki. To krzyżacy, którzy już nie mieli swojego rycerstwa, wynajmowali pułki w Czechach i czeska załoga stała w Malborku pod dowództwem niejakiego Ulryka Czerwonki, ale krzyżacy zalegali z wypłatą żołdu i ci żołnierze najemni od dawna nie otrzymywali pieniędzy, więc po prostu ludzie Kazimierza Jagiellończyka po prostu im zapłacili i Czesi wzięli pieniądze i zamek Polakom dali po prostu jak na tacy. W czasie potopu szwedzkiego Malbork został przez Szwedów zdobyty. Nie wiem, w kilkanaście godzin, coś w tym rodzaju. By już twierdzą przestarzałą. Ciężka artyleria oblężnicza po prostu błyskawicznie robiła wyłomy. To jest zamek przystosowany do typowo średniowiecznych działań wojennych, do typowo średniowiecznego oblężenia. Jakieś kusze, jakieś katapulty, a nie artyleria oblężnicza. Także przy artylerii oblężniczej po prostu już zamek szans nie miał. Podobnie jak zresztą tyle razy przeze mnie omawiany Kamieniec Podolski, gdzie stary zamek, ostatni raz przebudowywany w XVI wieku, po prostu musiał być osłonięty wałami nowego zamku, zbudowanymi w 1621 roku przez Teofila Schomberga, bo stary zamek się do obrony nie nadawał i to, co pan Hoffman pokazał w filmie pan Wołodyjowski, to była nieprawda, bo na starym zamku armaty po prostu na murze stać nie mogły, chociażby z tej racji, że szerokość tych ganków nie pozwalała na ustawienie działa. Tam próbowano jakieś rusztowania robić, ale one się zarywały, armaty spadały i tak dalej. Raniły ludzi. I tutaj mamy w niszy figurę Matki Boskiej, jako że Malbork, jego niemiecka nazwa brzmiała Marienburg, czyli miasto Maryi. Podobnie jak nazwa niemiecka miasta Magdeburg, czyli miasto Dziewicy. Dlatego też humaniści nazywali Magdeburg Partenopolis, właśnie, czyli miasto Dziewicy, na cześć Najświętszej Marii Panny. A ponieważ zakon, który my nazywamy krzyżakami, nazywał się zakonem Najświętszej Marii Panny, no stąd też ta i nazwa Marienburg i stąd też ta
figura Najświętszej Maryi Panny. Mamy ją teraz właśnie tutaj w całej okazałości. W czasie II wojny światowej Sowieci ostrzelali Malbork, fortyfikacje, zamek był mocno zrujnowany i to widzimy rekonstrukcję, te świeże cegły, takie bardziej takie jasne. Strasznie wyglądały te ruiny zamku po wojnie. Tutaj mamy historię właśnie tego posągu Najświętszej Maryi Panny. Posąg Malborskiej Madonny powstał około 1340 roku. W XIX wieku trzykrotnie podejmowano przy monumencie prace konserwatorskie i wydawało się, że po ostatnich robotach w 1903 roku rzeźba ma zapewniony spokojny byt na wiele dziesięcioleci, jeśli nie nawet stuleci. Nadeszła jednak zima 1945 roku, a wraz z nią atak Armii Czerwonej na Marienburg. Po ciężkich walkach oraz intensywnym ostrzale artyleryjskim wschodnia strona zamku została zniszczona w 80%. W ruinie legł kościół zamkowy, a wraz z nim i Malborska Madonna. Świątynia została odbudowana w latach 64-68, jednak nie podjęto wówczas trudu rekonstrukcji figury. Zrealizowana wschodnia blenda w zamknięciu kościoła świeciła pustką. Tak było do jesieni roku 2014, kiedy podjęto zakończone 31 marca 2016 roku prace rekonstrukcyjne i tego dnia Madonna wróciła na swoje miejsce. Więc ja poprzednio w Malborku byłem 50 lat temu, proszę Państwa. 50 lat temu byłem w Malborku i tej figury oczywiście wtedy nie było. Tak zwany wysoki zamek. Właśnie z kaplicą. Ciągnące się dalej zabudowania. A tutaj widzimy mury zewnętrzne i oczywiście jeszcze zewnętrzne fosy. Tu też widzimy już rekonstrukcja, innego koloru cegła. Tam dalej jeszcze, proszę Państwa, mury widać za drzewami dalej, a tutaj o już budynki nowszej daty. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem 50 lat temu w Malborku, to tutaj w obrębie murów straszyły bloki. To było osiedle dziesięciolecia PRL chyba. Zdaje się, czy 20-lecie, nie pamiętam, w każdym razie jakiegoś tam lecia i to bardzo brzydko wyglądało, tutaj średniowieczne mury zamkowe, a tam bloczyska z doby PRL-owskiej. Przechodzimy teraz na zewnątrz, mamy fosę zewnętrzną. Rekonstrukcja barbakanu i tutaj nowe już centrum z kasami biletowymi i tak dalej. No,
jak byłem tutaj te 50 lat temu, to te mury w dużej, dużej mierze były po prostu ruiną. Zaraz Państwo zobaczycie, jak to wyglądało w 1945 roku, kiedy zamek był jeszcze tak świeżo po tym ostrzale sowieckim. To jest, proszę Państwa, zdjęcie 1945 roku. Proszę się przyjrzeć, jak wyglądał ten zamek, który widzimy przed sobą. Tu widzimy tą kaplicę z figurą Matki Boskiej. Tak to wyglądało w 1945 roku. Jeszcze raz. I oglądamy sobie zamek tym razem z zamurów zewnętrznych. Już się zaczynają wycieczki. Przewodnicy już czekają na swoich ludzi. Nie mamy czasu na wejście do środka. Ja nie wiem, czy tam w ogóle wolno fotografować w środku, czy filmować tym bardziej. Jak to mówiono, Mediolan zbudowany z marmuru, Buda z kamienia, a Marienburg z błota, czyli z cegły, z gliny. No i z tyłu zasłonięte drzewami te PRL-owskie bloki, które straszyły 50 lat temu. Przechodzimy. I tu widzimy jeszcze dawne fundamenty. Dawny wał, fosę. Resztę zabudowań. O, sporo z tych rzeczy jeszcze te 50 lat temu nie było odbudowanych. Zobaczymy, jak wyglądała tamta część w 1945 roku. Panią.
takie rekonstrukcja bałwakanu. Ale mówiłaś, że dostałaś ten listopad do skierowania. No tak w 1945 roku wyglądała ta część zamku, proszę zobaczyć. No tutaj resztki dawnych takich, no zaznaczone tylko tak po prostu w terenie, jak przebiegał jeszcze jeden mur zewnętrzny, widzimy, prawda, do barbakanu. Także mieliśmy tutaj trzy pasma murów. No to jak na średniowiecze, to naprawdę było nie do zdobycia. Tutaj na pewno były jeszcze urządzenia wodne różne, z tamtej strony, od strony Nogatu, można było w każdej chwili wypełnić fosę. Ona nie musiała tutaj być od strony miasta pełna wody, można ją było wypełnić w razie niebezpieczeństwa, w razie zagrożenia. Ale tak jak już powiedziałem, w XVII wieku już zamek był obiektem od strony militarnej, był obiektem przestarzałym i nie nadawał się do skutecznej obrony. Nie orientuje się pan, gdzie jest kasa? Aha, dobra. I powracamy na terytorium już zamku. Zaraz sobie zakończymy nasze filmowanie. Jak widzimy, to jest wszystko cegła świeża. Tu są niewielkie tylko fragmenty starej cegły. To są wszystko efekty tego sowieckiego ostrzału artyleryjskiego. No, wróciliśmy sobie już pod sam zamek i proszę państwa, na tym sobie zakończymy nasz pobyt w Malborku i pędzimy na Fromburg. Ja państwu tym razem dziękuję. Do zobaczenia.